Jak wybrać odpowiednią pompę zatapialną? Dziś odpowiemy na to pytanie. Witajcie w Hypo, na kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Wybór odpowiedniej pompy zatapialnej jest kluczowym w zależności od specyfiki zadania, z jakim się mierzymy. To trochę jak wybór ulubionego superbohatera, którego pokochaliśmy w dzieciństwie. To on, korzystając odpowiednio ze swojej wyjątkowej mocy, jest w stanie pokonać konkretnego antagonistę. Wszystko zależy od konkretnych potrzeb i warunków. Na rynku dostępnych jest wiele modeli pomp zatapialnych. Każdy z nich przystosowany jest do innych zadań. Jeśli chcesz pozbyć się wody z zalanej piwnicy, warto pomyśleć o takiej, która potrafi wypompować wodę do minimalnego poziomu, powiedzmy kilku milimetrów. Tak, tak, mamy takie pompy w ofercie. Jedną z nich przedstawiam w innym filmie. Koniecznie zerknijcie. To taki Aquaman, który jest w stanie kontrolować wodę. Większość pomp zatapialnych posiada kruciec sący na wysokości 5-10 cm, zostawiając tym samym właśnie taki poziom medium. Hydraulika w takich pompach musi mieć podaną wodę pod sam wirnik, inaczej nie będzie w stanie pompować. Inny przypadek. Jeśli masz do czynienia z zalanym wykopem na budowie, potrzebujesz czegoś, co poradzi sobie z brudną, zapiaszczoną wodą. Taki pompowy Tony Stark, stający się Ironmanem. Wytrzymały i zdolny do walki z wodą, posiadającą liczne elementy szlifujące. Chodzi tu o kurzawkę czy pulpę piaskową. Pompa taka musi posiadać zdolność szybkiego przepompowania dużej ilości wody, niezwłocznie opróżnić wykop. Musi być na tyle szybka, aby poradzić sobie również z napływającą, bieżącą wodą. Musi posiadać specjalne uszczelnienie, aby piasek, który znajduje się w wodzie z wykopu, nie doprowadził do awarii. Innymi słowy, aby nasza pompa Ironman miała długą żywotność. Kolejna superbohaterska akcja to walka z pompowaniem ścieków i szamba. I tu całe na brązowo-zielone wkraczają wojownicze żółwie ninja, czyli pompy, które poradzą sobie z pompowaniem ścieków z kanalizacji. Niczym Leonardo swoimi mieczami rozdrobnią nieczystości organiczne. Poradzą sobie z każdymi fekaliami, tamponami i innymi papierami. I Bóg wie, co jeszcze ludzie wrzucają do toalet. Tak, to nie jest najprzyjemniejsza misja, ale ktoś musi ją wykonać. Dzięki specjalnym wirnikom i mocnym, niczym skorupy żółwi, silnikom, te pompy poradzą sobie z takimi zanieczyszczeniami. Warto w takim przypadku zdecydować się na coś solidnego, może troszkę droższego, ale żeby żywotność takich pomp była jak najdłuższa, tak jak życie naszych żółwiowych bohaterów, ponieważ wymiana uszkodzonej pompy w tych okolicznościach nie należy do przyjemnych. Dlatego warto wybrać pompę i w pełni świadomie zakupić coś trwalszego. Kolejna misja – podlewanie ogrodu. Idealna pompa zatapialna powinna działać niczym Storm z serii o X-Menach. Jej zdolności do kontrolowania pogody idealnie wpływa na nawodnienie naszej roślinności w ogrodzie. Taka pompa musi być gotowa do dostarczania wody z precyzją i siłą, czyli pod dużym ciśnieniem, aby zapewnić zraszaczom doskonały zasięg. Najlepiej sprawdzi się tu pompa głębinowa. A jeśli naszym źródłem wody będzie zbiornik na deszczówkę i planujemy pompę zatapialną, to warto pomyśleć o specjalnej pompie, która będzie charakteryzować się zarówno dużym ciśnieniem, jak i wydajnością. I na dodatek ma wbudowany wyłącznik ciśnieniowy, który załączy pompę przy odkręceniu kranu i uwolni ten drzemiący w naturze potencjał. Niestety, musimy pamiętać, że pompy tego typu wyposażone są w specjalną hydraulikę, mniej odporną na zanieczyszczenia. Dlatego warto do ochrony takiej pompy zastosować specjalne zabezpieczenie przed drobinkami piasku lub innymi zanieczyszczeniami, które na pewno znajdą się w zbiorniku na deszczówkę. Mamy na to sposób. Zapraszam do kontaktu. Chętnie podzielę się tą informacją. Podsumowując, wybierając pompy zatapialne do podlewania ogrodu, szukamy urządzenia z umiejętnościami prawdziwego superbohatera. Mocnego, wytrzymałego i efektywnego w działaniu. Zdolnego do radzenia sobie z wyzwaniami, które przynosi natura. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniej pompy zatapialnej, to drużyna A, Hypo, jest do Twojej dyspozycji. Zespół profesjonalnych doradców gotowych dostarczyć dobrej porady i pomóc wybrać sprzęt idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Wybór jest ogromny i dla osób rozpoczynających przygodę z pompami może być ciężko dokonać najlepszego wyboru. Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Z przyjemnością doradzimy najlepsze rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb. Zapraszam, Paweł Kowalski, Hypo, praktycznie o pompach. Aha, nie zapomnijcie zajrzeć na nasze media społecznościowe, Facebook, YouTube i TikTok. Tam dzielimy się wiedzą i pomagamy w problemach. Zapraszam.